znamienity występuje, to przed tym ktoś go poprzedza bardzo, bardzo mniej znamienity. Tak, tak w moim przypadku było. To nie jest żadna gwiazda, bo rzeczywiście to jest użycie słowa gwiazda w stosunku do redaktora jest absolutnie nieuprawnione, jest obraźliwe. Ja absolutnie ku temu przystoję, więc tej nie gwieździe, ale znamienitemu gościowi oddaję. Mam. Bardzo dziękuję i no tak, na początek to wypada przeprosić Państwa za to, że musieliście na nas czekać, no ale mieliśmy długą drogę, bo dzisiaj jechaliśmy z Waszyngtonu i tak, dobrze. Przepraszamy bardzo. Druga uwaga taka, że ja może coraz mniej jestem takim dziennikarzem dziennikarskim, bo coraz mniej lubię to środowisko i coraz mniej czuję z nim wspólnoty, a coraz bardziej czuję się po prostu człowiekiem walczącym o moc słowa, bo słowo jest najważniejsze. Bez słowa nic nie ma i nigdy by nic nie było, a żyjemy w epoce, gdy słowa tracą moc i wartość. I jest to o tyle dojmujące, że największym darem, jaki posiadamy, to jest słowo. Słowem można zrobić cuda i słowem można wywołać wojny, więc ja jestem po prostu robotnikiem słowa. A jako taki, jeżeli Państwo pozwolą, to przeczytam rzecz, z której jest akurat z tej strony chyba o to mnie nie podejrzewacie, a ja jakoś dryfuję w taką stronę. Otóż w trakcie podróży napisałem piosenkę. Jeszcze melodii nie ma. Przeczytam tylko słowa, bo melodii nie ma. Ułożyły się słowa, ale melodia... Właśnie, bo powstał w trakcie naszej drogi, która jest dosyć twórcza, muszę przyznać. Powstają różne koncepcje i powstała też koncepcja, żeby następny przyjazd do Stanów Zjednoczonych, który nastąpi po ukończeniu filmu, o którym Państwo wiecie, Święcić Doliny Niniwy, on powstaje i chciałbym go Wam pokazać. I to będzie takie, myślę, ciekawsze spotkanie, bo z obrazem i muzyką, że przed taką trasą spotkań to Wojciech Michalik wymyślił, a ja coraz bardziej jestem do tego pomysłu przekonany, żebyśmy poprzedzili to takim koncertem. Koncertem, w który zaangażowalibyśmy chór w Nowym Jorku i tam moglibyśmy wykonać psalm smoleński, taki tekst, który napisałem jakiś czas temu i on zyskuje dobre recenzje, więc też muzyka, mam nadzieję, w niedługim czasie się pojawi i będziemy mogli, właśnie ten tekst wymaga chyba chóru, Wojtek zajmuje się muzyką, więc to słyszy. No i tak powoli, powoli jakby w czwórkę jeździmy z Przemkiem, Małgosią i z Wojtkiem i tak się nam w głowach rodzą różne rzeczy i stąd też urodziła się piosenka, a właściwie jej tekst, który zapisałem na serwetkach w jednym z takich przydrożnych barów. Nie, to był jakiś taki pit stop chyba. Tak, amerykańskich barów. Nie. I teraz, jak pozwolicie, tego przeczytam, bo on jest... To jest taki tekst, który powstał właśnie pod wpływem rozmów z Wami, z Polonią. I chyba może być taką modlitwą Polaka, tu i tam. Panie, Ty bij mnie w pysk jak psa, kiedy zapomnę o ojczyźnie, gdy we mnie struna pychy drga i dusza grzęźnie na płciźnie. Bo kiedy się odlewa wielkie dzwony, to ważne, by do kadzi nie wpadł nawet włos, bo tylko wtedy głos czysty, niezmącony przywołać może do poprawy los. To jest refren.
Panie, nie daruj mi najmniejszej winy, kiedy się schowam w szczurzy kąt i stroję bohaterskie miny. Panie, nie daruj, jestem stąd. I tylko prośbę jedną mam, najmniejszy z dziś proszących ludzi. Polskę podaruj dobrą nam i wieczność, co nadzieję budzi. Tak. Więc obiecujemy, że to też jakoś udźwiękowimy i też będzie można tego posłuchać. Jak chcecie posłuchać takiej próbki tego, co się nam udaje tworzyć w dziedzinie muzycznej, to na YouTubie jest już pieśń do filmu Święcić do dni Niniwy, Niebo zgwałconych aniołów i muzykę napisał Robert Jansson z zespołu Wolfmanx. I to jakoś tam się będzie w tym filmie przewijało. No dobrze, ale to mówię o tych rzeczach artystycznych, a wy przecież chcecie rozmawiać o Polsce. I dlaczego zacząłem od słowa? Ponieważ teraz, na dniach, wreszcie odkryli przyłbicę. Wreszcie już widać, o co chodzi. Idzie na Polskę ogromny atak z najbardziej wrednej strony. Chcą uderzyć w rodzinę. Powstanie partii Wiosna pana Biedronia to właśnie taki sygnał, że już się odważyli, że już uważają, że mogą. To oczywiście nie jedyny sygnał, bo dzieje się bardzo dużo rzeczy naraz, które pokazują, że ich celem jest zniszczenie polskiej rodziny. Dlaczego? Dlatego, że zrozumieli, że bez usunięcia z drogi tradycyjnej polskiej rodziny nigdy nie wygrają. Wyciągnęli wnioski z porażki Sowietów. Kiedy szalała propaganda, kiedy w szkołach wtłaczano w głowy uczniów przeróżne rzeczy, kiedy przymusowo zapisywano do Towarzystwa Przyjaciół Polsko-Radzieckiej, kiedy przymusowo trzeba było chodzić na pochody 1 maja, należeć do socjalistycznego harcerstwa, kiedy religie mogły się odbywać niemal potajemnie na parafiach, lekcje religii i nim się nie udało. Mieli oba programy telewizji, non-stop sączyła się propaganda i im się nie udało. I długo nie rozumieli, dlaczego im się nie udało. Szczególnie z Polakami, aż znaleźli źródło klęski. To była rodzina. Dzieci wracały do domu i słyszały prawdziwą historię, prawdziwe wspomnienia dziadków, prawdziwe oceny tego, co słyszeli i widzieli na ulicy i dzieci wychodziły z prawdziwą wiedzą, dlatego że rodzice byli autorytetami i przekazywali tą wiedzę. Mieli taki genetyczny obowiązek robienia tego. Nigdy tak naprawdę w Polsce nie zdarzyło się tak, że jakaś grupka opozycjonistów pokonała komunę. To jest taka hagiograficzna historia, w której Lech Wałęsa z Adamem Michnikiem i Jackiem Kuroniem pokonali PZPR, Jaruzela i Kiszczaka. Oczywiście można to opowiadać, jak wszystko, tylko ile w tym jest prawdy. To polska rodzina pokonała komunę. To twardy opór polskich katolickich rodzin sprawił, że komuna w Polsce nie zwyciężyła, ale wsiąkła, ale zapuściła korzenie. Była na tyle długo, że do dziś się z nią zmagamy. Była na tyle przebiegła, że przybierała różne oblicza. Z jednej strony oczywiście było to oblicze aparatczyka z frakcji twardogłowych, Grabskiego, a z drugiej strony partyjni liberałowie, tacy jak Wilczek czy Rakowski. No, tamci byli lepsi. Tylko w łonie samej partii
Od jej zarania trwała rywalizacja pomiędzy dwoma grupami. Jerzy Jedlicki bardzo dosadnie to określił. Była to wojna chamów z Żydami. To jest określenie Jerzego Jedlickiego, czyli grupy natolińskiej z grupą puławską. I ta rywalizacja, pokłosie tej rywalizacji przeniosło się do dziś. Jak spojrzycie, Borowski, Cimoszewicz, Rosati, Agnieszka Holland, to wszystko są reprezentanci jednej grupy partyjnej wtedy. Przegrało Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald, czyli tak zwane chamy. Oni tą rywalizację przegrali. Z nimi utożsamiany jest Leszek Miller, tak pierwszy z brzegu i krótko mówiąc. Ale tamci? Tamci mają się znakomicie. Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Wiatr, jego ojciec, byli ministrami w rządach tak zwanej niepodległej Polski. Prezydentem przez 10 lat był reprezentant grupy tej drugiej. Gdzie będę mówił Żydów, bo zaraz ktoś powie, że tu szerzy antysemityzm, ale ja po prostu posługuję się historycznymi określeniami Jerzego Jedlickiego. Jemu nie wytaczają zarzuty. Cytuję.